Podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 12 października 2022 roku Biały Dom opublikował nową strategię bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Ten 48-stronicowy dokument jest taką strategiczną wizją rozwoju Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa, jeśli chodzi o miejsce USA na mapie świata, jej rolę, zadania i najważniejsze strategiczne cele. W tym dokumencie zaznaczono, że największym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych, czy też nawet szerzej, bo używa się tutaj określenia wolny świat, tym największym zagrożeniem mają być Chińska Republika Ludowa i Federacja Rosyjska. Z kolei Unia Europejska ma być, jak to czytamy w dokumencie, fundamentalnym partnerem w stawianiu czoła całemu zakresowi globalnych wyzwań, jak napisano w tym dokumencie. Strategia rozpoczyna się ważnym stwierdzeniem, zacytuję je tutaj w całości. Jesteśmy obecnie w początkowych latach decydującej dekady dla Ameryki i świata. Zostaną ustanowione warunki geopolitycznej rywalizacji między wielkimi mocarstwami. Okno możliwości, by stawić czoła wspólnym zagrożeniom, takim jak zmiana klimatu, drastycznie się zawęzi. Koniec cytatu. Ten cytat jasno podkreśla, że jesteśmy w momencie zmiany hegemonicznej, w momencie tych procesów geopolitycznych, a właściwie w początkowych etapach tych procesów geopolitycznych, które zmienią porządek międzynarodowy. Natomiast jeśli chodzi o sposób myślenia, kulturę strategiczną, główne wektory polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, to tutaj nie ma żadnej rewolucji. Cały czas mamy do czynienia z tą charakterystyczną dla Stanów Zjednoczonych narracją strategiczną, która mówi o wolnym, otwartym, bezpiecznym świecie, którego gwarantem oczywiście ma być Waszyngton, a z drugiej strony kreśli tutaj wizję rządów autorytarnych, które mają uprawiać, cytuję, rewizjonistyczną politykę zagraniczną. Koniec cytatu. Co to jest rewizjonistyczna polityka zagraniczna? No cóż, jest to polityka, która kwestionuje amerykańską hegemonię liberalną. W kontekście próby negowania amerykańskiego przywództwa na świecie, amerykańskiej hegemonii, czy też próby powstrzymywania ingerencji Stanów Zjednoczonych w wewnętrzne sprawy innych państw, w tym kontekście wymienia się przede wszystkim dwa kraje, które mogą stanowić takie istotne zagrożenie dla Waszyngtonu. To przede wszystkim Chińska Republika Ludowa i Federacja Rosyjska. Autorzy strategii podkreślają, że oba państwa stanowią różne wyzwania. Rosja ma stanowić, jak to określono, cytuję, bezpośrednie zagrożenie dla wolnego i otwartego systemu międzynarodowego, zuchwale lekceważąc podstawowe prawa porządku międzynarodowego, jak pokazała jej brutalna agresja przeciwko Ukrainie. Koniec cytatu. Oczywiście to określenie o wolnym i otwartym systemie międzynarodowym odnosi się do swobodnego dostępu do dóbr publicznych, takich jak chociażby swoboda żeglugi po morzach i oceanach, czy swoboda przepływów finansowych, ale już oczywiście tutaj tego strategzy amerykańscy nie podkreślili, nie wyeksponowali, że chodzi oczywiście o te swobodne przepływy finansowe rozliczane w dolarze amerykańskim i chodzi oczywiście o ten wolny i otwarty system międzynarodowy, którego gwarantem mają być amerykańskie siły zbrojne. Natomiast mamy tutaj niewątpliwie także podkreślenie kontrastu między Rosją a Chinami. Chińska Republika Ludowa ma być, zdaniem amerykańskich strategów, jedynym rywalem, który, cytuję, posiada zarówno wolę, by kształtować porządek międzynarodowy i w coraz większym stopniu gospodarczą, dyplomatyczną, wojskową i technologiczną siłę, by móc dążyć do tego celu. Koniec cytatu. Amerykańscy strategzy zatem kreślą istotny kontrast między Chinami a Rosją. Rosja ma stanowić zagrożenie dla systemu międzynarodowego opartego na dominacji amerykańskiej, jednak w odróżnieniu od Chin ma zbyt mały, zdaniem Amerykanów, potencjał i gospodarczy, i technologiczny, i dyplomatyczny, aby móc kształtować system międzynarodowy. Natomiast to Pekin, to Chińska Republika Ludowa ma być jedynym rywalem, który może być alternatywą, czy też może być realnym zagrożeniem dla amerykańskiego systemu międzynarodowego, ponieważ może stanowić właśnie alternatywne źródło kształtowania porządku międzynarodowego, narzucania nowego ładu międzynarodowego. Jeśli chodzi o stosunek do Unii Europejskiej, to autorzy dokumentu podkreślają, że stary kontynent ma pozostawać, cytuję, fundamentalnym partnerem w stawianiu czoła całemu zakresowi globalnych wyzwań. Koniec cytatu. Administracja amerykańska pisze sporo tutaj o poszerzaniu tzw. więzów transatlantyckich, natomiast niewątpliwie bardzo silnie zaznaczył się tutaj wpływ jeszcze poprzedniej administracji amerykańskiej, która bardzo mocno naciskała na swoich sojuszników europejskich na to, aby zwiększali swoje zaangażowanie w wydatki na obronność, aby nie tylko oglądali się, mówiąc kolokwialnie, na Stany Zjednoczone. Myślę, że warto tutaj przytoczyć cytat z najnowszej strategii, który dobrze to ilustruje. Będziemy liczyć na naszych sojuszników, by w dalszym ciągu przyjmowali na siebie większą odpowiedzialność poprzez zwiększanie wydatków, zdolności i wkładu. Europejskie inwestycje obronne poprzez NATO lub je uzupełniające będą kluczowe dla zapewnienia naszego wspólnego bezpieczeństwa w tym czasie coraz intensywniejszej rywalizacji. Koniec cytatu. Jeden z ciekawszych fragmentów nowej strategii bezpieczeństwa narodowego USA dotyczy polityki wewnętrznej. Autorzy podkreślają, że obecna administracja Stanów Zjednoczonych zaciera linię podziału między polityką wewnętrzną i zagraniczną. Jest tam dokładnie napisane o przełamywaniu tej linii podziału, ponieważ chodzi o efekt synergii, który pozwoli na zmierzenie się z wyzwaniami współczesności, gdzie przede wszystkim eksponuje się kwestie klimatyczne, które mają być nie mniej istotne niż kwestie, no, można powiedzieć, ściśle geopolityczne. Mówi się tutaj o zmianach klimatu, o zagrożeniach dla bezpieczeństwa żywnościowego, o chorobach zakaźnych, czy nawet o inflacji, która może w istotny sposób wpływać na bezpieczeństwo narodowe. Autorzy dokumentu piszą dokładnie, to jest cytat, te wspólne wyzwania nie są sprawami marginalnymi o drugorzędnym znaczeniu wobec geopolityki. Są sednem bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego i muszą być traktowane jako takie. Koniec cytatu. Widać jasno, że tego typu kwestie jak sprawy klimatu, jak bezpieczeństwo żywnościowe, jak kwestie epidemiczne, szeroko pojęte, będą bardzo mocno eksponowane przez dyplomację amerykańską, będą bardzo mocno eksponowane także w relacjach z sojusznikami. Zresztą także jest tutaj bardzo jasno podkreślone w dokumencie, że Stany Zjednoczone są mocarstwem globalnym. Dokładnie mogę tutaj przytoczyć ten cytat. Stany Zjednoczone są globalnym mocarstwem z globalnymi interesami. Co więcej, strategzy amerykańscy, autorzy tego dokumentu podkreślają, że Stany Zjednoczone są, cytuję, mocarstwem Indo-Pacyfiku i jako takie mają żywotny interes w uczynieniu tego regionu oczywiście otwartym, to jest takie słowo klucz, które się pojawia, mówi się o tym otwartym systemie międzynarodowym, oczywiście którego gwarantem ma być Waszyngton, no i oczywiście jest podkreślenie, że sojusznicy i partnerzy Stanów Zjednoczonych mają podzielać wizję przyszłości regionu Indo-Pacyfiku. Oczywiście wiemy doskonale, że Chińska Republika Ludowa nie podziela takiej wizji zdominowanego przez Stany Zjednoczone regionu Indo-Pacyfiku, no ale to jest kwestia czytelna. Jeśli chodzi o kwestie związane z naszym regionem, to strategia zakłada dalsze wsparcie dla Ukrainy, także pomoc dla państw regionu, jeśli chodzi o uzyskiwanie niezależności energetycznej od Rosji. Tutaj można się zastanawiać, jak ta niezależność ma być uzyskiwana, czy chodzi o transfer technologii, na przykład technologii jądrowych, czy kwestie gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych, no ale faktem jest, że ten zapis o niezależności energetycznej naszego regionu jest wyeksponowany. Jest także mowa o poparciu europejskich aspiracji Mołdawii i Gruzji, czy też o, cytuję, wspieraniu demokracji na Bałkanach Zachodnich. Jest także mowa, to też ciekawe, również cytat, o wspieraniu niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Azji Centralnej. Koniec cytatu. No, myślę, że to w sposób jasny daje do zrozumienia, że Amerykanie będą starali się wypchnąć wpływy, czy to rosyjskie z Bałkanów Zachodnich, czy to wpływy rosyjskie i chińskie z Azji Środkowej. Widać tutaj bardzo wyraźnie, że Amerykanie nie pogodzili się ze swoją słabnącą pozycją, no zwłaszcza po oczywiście roku 2021, po wycofaniu się chociażby z Afganistanu, i będą starali się utrzymywać swoją wysuniętą obecność w Eurazji, co z kolei moim zdaniem znamionuje kolejne konflikty, kolejne napięcia, być może także różnego rodzaju ruchy odśrodkowe, być może także kolorowe rewolucje. No w każdym razie te napięcia, te konflikty interesów między mocarstwami będą moim zdaniem narastały, a zresztą ten dokument doskonale oddaje ducha tej epoki przemiany, epoki zmiany geopolitycznej, i myślę, że chociażby z tego punktu widzenia warto po niego sięgnąć. Dziękuję Państwu za uwagę.